Dwa zespoły można by powiedzieć, że na przeciwległych biegunach, no bo Polonia dzisiaj tak naprawdę chce przypieczętować pozycję wicelidera, czyli drugie miejsce w tabeli, natomiast Rów już tylko matematyczne szanse ma na utrzymanie się w lidze, no ale też nie jestem tutaj sam, także poza mną mamy tutaj zawodnika Polonii Bytom, także proszę bardzo. Jakub Rubel, witam serdecznie. Prawdę. Gdzieś na to liczą, no a my już rozpoczynamy, no i oczywiście goście przy piłce spokojnie będą chcieli gdzieś te pierwsze akcje rozgrywać. No i po raz kolejny Dominik Budzik, też niejednokrotnie widzieliśmy, jak on dalekim rzutem potrafił zaskoczyć. Teraz na krótko, ale się kapitalnie podłączył prawym skrzydłem. Wycofanie, zobaczmy, Filip Żagiel płasko. Bardzo dobre podanie, ale szkoda, tutaj nie dotarła ta piłka, jeszcze konieczny z daleka. Oj, kapitalnie, no trzeba powiedzieć, że naprawdę świetna decyzja. Teraz kolejna sytuacja środkiem, Filip Żagiel. Próba uderzenia. Oj. Ale tylko piłka spada na słupek. Tam się jeszcze naradzają z Dominikiem Koniecznym. No, wiemy, że on ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę, także... Tak, obaj dobrą wrzutką dysponują i teraz Celuch. No i jednak Filip Żagiel dośrodkowywał. Jeszcze walczymy o tą piłkę, zobaczmy. Damian Celuch bez spalonego, no... Kolejny wraz z broni. Było blisko. Damiana, ale mamy 11. 18 minuta tego spotkania. Rusza Patryk Stefan. I oj, no niestety. Niestety. No tutaj bardzo ambitnie, ale chyba mamy korzyść, tak? No nie, no to już chyba będzie żółta kartka. Dominik Konieczny próba. Oj. Bardzo dobre uderzenie, po raz kolejny Dominik Konieczny tutaj zaskakuje. No i tu jest to, o czym mówiłeś, Kuba, już kilkukrotnie Rów lubi się cofnąć i właśnie wtedy wybrać te kontry, no ale my z tego korzystamy, zobaczmy. Teraz prawą stroną Dominik Budzik, kolejna okazja do centry i kolejny raz za krótko. Zobaczymy, na co zdecydują się tutaj Dominik Konieczny i właśnie mamy to krótkie rozegranie. Filip Żagiel już w polu karnym, uderzenie i mamy jest, wreszcie, brawo, brawo. Fantastyczne Filip... rozegranie rzutu rożnego, tak jak chcieliśmy, zagrali na krótko Dominik Konieczny i Filip Żagiel. No już 46 w zasadzie minut nam minęło, no i w tym momencie sędzia gwiznął po raz ostatni w pierwszej części spotkania. Zaprasza obie drużyny na przerwę do szatni. 1-0 prowadzimy do przerwy z Rowem Rybnik w ramach 37 kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej. Rybniczanie utrzymują się przy piłce. No teraz prawą stroną, mówiliśmy trochę o lewej, teraz Rybniczanie prawą stroną próbują konstruować akcję, zobaczmy. No dosyć niepewne wybicie, no mamy i mamy bramkę wyrównującą, powiedzmy sobie szczerze, bardzo dobry strzał, no ale też pewna niefrasobliwość w defensywie i to skutkuje tym, że mamy w tym momencie 1-1. Głęboko, bardzo głęboko tutaj stoimy, kotuje zobaczmy. Się w polu karnym, zobaczmy, Dominik Konieczny wybija to, Pacholski jeszcze zbiera, Budzik strzał z dystansu, ależ minimalnie teraz piłka mija siatkę i Biedronka, teraz więcej miejsca Budzik, zobaczmy, rusza Celuch. Chyba ta piłka przyjdzie, Damian Celuch. Wychodzi Daniliono, mamy pustą bramkę. Filip Żagiel mija bramkarza. Co się stanie tutaj w centra w pole karne? Aj, to chyba nawet leciało w bramkę. Teraz dużo miejsca na lewej stronie ma Patryk Stefański. Gdzieś będzie szukał. Może Celucha, może Ochwat. Kapitalnie Daniliona po raz kolejny znalazł się Grzegorz Ochwat. No i jeden z pierwszych kontaktów w tym. Ale żeby to było wejście smok, ale poczekajmy, bo jeszcze jest Filip Żagiel. Dobrze przełożył na lewą nogę, dośrodkowanie na gdzieś... Dalszy słupek, niestety. No i teraz Dominik Budzik na prawej stronie. Grzegorz Ochwat też gdzieś się tam pokazuje. Zobaczymy, czy będzie zagranie. Faulowany jest Dominik faul. Budzik. Duża liczba naszych piłkarzy w polu karnym. Zobaczmy, dobre dośrodkowanie. Filip Żagiel, Damian Celuch! Jest! 2-1. Wydaje się, że Damian Celuch zdobywa bramkę. A 2-1. No i tak no, jak mówiliśmy, bardzo dobre dośrodkowanie. Powiedzmy Filipa. Sobie szczerze, rehabilitacja gdzieś za tę sytuację, ale tutaj kapitalnie Damian Celuch odnalazł się w polu karnym. Protofil szybko do prawej strony. Już tam przesuwają się poloniści, wyżej podchodzimy. Owocuje to przejęciem piłki. No widzimy, że naprawdę są spore problemy. I zobaczmy, Krzysztof Haugas, czy będzie bramka? Jest, tak jest. Gol. 3-1. Kapitalnie to wykończył Krzysztof Haugas. W zasadzie sam sobie stworzył tą sytuację. Zabrał piłkę, pobiegł i bez zastanowienia na 3-1. Polonia już ma dwie bramki przewagi. Znów Krotofil. Zobaczmy.
Dobra, Marek Krotofilny, uderzenie, ale dobra interwencja Krzysztofa Kamińskiego, spokojnie łapie tą piłkę. Tymczasem sędzia gwizdnął po raz ostatni. No i już to możemy powiedzieć otwarcie. Wygrywamy 3-1 w ramach 37 kolejki z Rowem Rybnik. Tymczasem jesteśmy pewni tego, że skończymy rozgrywki trzeciej ligi na miejscu wicelidera. No tak, dopisujemy sobie kolejne 3 oczka. 3 bramki zdobyte, troszkę szkoda, że nie zakończył się ten mecz wyższym wynikiem, aczkolwiek wygrywamy 3-1, 3 punkty cieszą i no, duża liczba sytuacji stworzonych też na pewno cieszy.